Pierwszym gościem w roku 2020 jest Jarosław Zyskowski junior, wychowanek Śląska Wrocław, który mimo 27 lat grał już w 10 klubach, zdobywając w tym czasie 2 razy Mistrzostwo Polski, a obecnie rozgrywa indywidualnie najlepszy sezon w karierze w barwach Stelmetu Zielona Góra. Witam cię. Witam. Te 10 klubów cześć. Dobrze, czy za dużo? Wiesz co, zszokowałeś mnie, że aż tyle, ale... Trochę tego było, nie? Możliwe, całkiem możliwe, no. Słuchaj, dzięki, że się pojawiłeś, bo w tym sezonie masz kalendarz napięty, VTB, dalekie podróże do Rosji. Jak to wygląda, jak wy z czasem tak w tygodniu macie? Weź opowiedz mi. No powiem ci tak, jeżeli mamy 2 wyjazdy w VTB i w polskiej lidze, no to praktycznie nie ma nas w domu, nie? Bo wiadomo, cały dzień w podróży. Najpierw z Zielonej Góry do Berlina jedziemy, wiadomo, autokarem 2,5 godziny. Z Berlina do Moskwy 2,5 godziny lot. Tam, wiadomo, czekamy. I tam się zawsze długo czeka. Tam się zawsze długo czeka, więc dojeżdżamy do miasta, w którym docelowo mamy grać. Jesteśmy, nie wiem, około północy albo... No, może czasami przed północą. Gracie meczyk i potem wracacie i Liga Polska. Gramy meczyk, wracamy na następny dzień, gdzie to też zajmuje cały dzień, więc w Zielonej Górze jesteśmy około 20. No i później zazwyczaj dzień albo 2 przerwy i mecze. Czyli wolnego nie ma. No nie ma za bardzo, faktycznie nie ma. Słuchaj, koszulka dla ciebie, ja Jordan. Super, dziękuję bardzo. Ty wiesz co? Tak. Później założę. Wiemy. Słuchaj, zacznę od Stelmetu Zielona Góra. Wspomniałem o twoim najlepszym sezonie. Policzyłem sobie, znaczy nie policzyłem, sprawdziłem statystyki. Zdobywasz 15,6 punkta na mecz, masz 58% za 2, 52,5% za 3. Za 1 masz 86,8%. 1,5 asysty, 3,2 zbióreczki, 3,2 faula wymuszone, ale to tak po wrocławsku pewnie. Po wrocławsku, nie? To nasz styl, nie? Wiadomo. Na cwaniaku. To VTB masz troszeczkę mniej, 12,4 punkta, no ale tam też chyba jest wyższy poziom, będę cię o to pytał. Mhm. Skąd taka forma? Powietrze ci w Zielonej Górze służy, bo mi służyło tam. Wiesz co, no nie będę ukrywał, że dobrze się czuję tutaj w tym zespole, w tym systemie u trenera Tabaka, gdzie od samego początku już po pierwszej rozmowie zauważyłem, że wierzy we mnie i tak chce postawić na mnie dosyć mocno, więc wiesz, no staram się po prostu robić to, co potrafię najlepiej na boisku i no i powiedzmy, że w miarę idzie dobrze, ale to wiadomo, też jest półmetek sezonu i jeszcze to wszystko może pójść w górę, w dół, nie? Ale po prostu cieszę się, że jako zespół, gdzie zespół jest nazywany Eko Stelmet, tak? Eko. Gramy. Czemu? Gramy. Dlaczego Eko? No wiadomo, że teraz to jest taki sezon, gdzie chodzi o ustabilizowanie się, tak? Jasne, no fajnie, no. Dobrze. Że ja się śmieję, że fajnie, że o tym mówisz, ale fajnie, że o tym mówisz. No jasne, więc wiesz, no... Staram się po prostu robić swoje. Fajnie, że idzie to z wynikami i mówię, nie ma tutaj za dużo jakiejś tam czegoś specjalnego. Dobra, a powiedz mi, jak trafiłeś do Stelmetu? No bo wiadomo, najdłużej przez wiele klubów, najdłużej byłeś w Anwilu Włocławek. Powiedz mi, chciałeś tam zostać? Jak to wyglądało? Wiesz co, no na pewno to były rozmowy po sezonie, po tym drugim sezonie, gdzie udało się zwieńczyć go złotym medalem ponownie. Aczkolwiek te rozmowy się przedłużały. Jak już było blisko do podpisania umowy, że tak powiem, do dogadania się, no to dowiedziałem się, że po prostu podpisali kogo innego. Sokołowskiego. No dokładnie. Okay. I zostałem, że tak powiem, no, zostały mi inne opcje, między innymi Stelmet i inne kluby z polskiej ligi, ale wiadomo, zdecydowałem się na ten klub ze względu i na ligę VTB, która jest no, drugą najlepszą w Europie i na osobę Tabaka. Czyli patrząc, to decyzja super wyszła z tego wszystkiego. No, ale powiedz mi, to czułeś się oszukany? Bo oszukany, powiedziałeś, że dogadany inaczej, byłeś? Czułem się może taki bardziej niedoceniony, wiesz, za te 2 lata. No bo te lata rewelacyjne. Wspomniałem o tym dobrym sezonie, no ale poprzednie też miałeś. Ale to wiesz, świetne. Też nie jest, że nie wiem, jakieś mamy kwasy, czy... Nie, no też, ale... Żeby to też sprostować. No po prostu nie dogadaliśmy się, podpisali taki to innego jest zawodnika, jestem w innym klubie i tyle. A myślałeś, zanim podpisałeś w Stelmecie i po tej informacji z Anwilu, że cię nie będzie, że za granicę może pojedziesz? Myślałeś o czymś takim? Wiesz co... Później już nie miałem, że tak powiem, opcji zagranicznych. Od razu po samym sezonie była jakaś tam oferta, wiesz, z klubu z Belgii.
w miarę była konkretna, ale to też nie był taki zespół, powiedzmy, topowy, więc wolałem to przeczekać. Chciałem zobaczyć, jak się sytuacja dalej rozwinie. No i później koniec końców wyszło tak, że została najlepsza opcja tutaj z Polski, ze Stelmetu. Już nie było żadnej zagranicznej, więc zdecydowałem się po prostu. Kto jest twoim agentem? Piekuszewski. Okej, dobra. Zapytam cię o trenera Tabaka, no bo wiele się o nim mówi. Jaki to jest człowiek, jaki trener, jak trenujecie? Mhm. No, krótko, ale intensywnie. Okay. Jest konkretny i co bardzo mi się podoba, wszystkich traktuje tak samo, więc nieważne, czy jesteś najstarszy, najbardziej doświadczony, czy jesteś najmłodszy. Jeżeli coś zrobiłeś źle i on to zauważył... Rypie Kosiego? No zdarza się, ale... No, powiem ci, nie jestem, dosyć, byłem, to nie przypomina sobie, że dosyć rzadko, bo Kosi akurat, wiadomo, no, jest doświadczony, więc tych błędów robi mało, ale mówię, jest to o tyle fajne, że wszystkich traktuje tak samo i myślę, że to jest też bardzo ważny czynnik, bo tak powinno być. Dobra, no ale jak trenujecie, oprócz tego, że 5-5 wszystko przykłada się do takiej pracy indywidualnej z zawodnikami? Wiesz co... Jakieś manewry swoje pokazuje, no bo gościu gra tak, w NBA, mistrzostwo, tak? Zdobył pani Adam i wklejaliśmy. Z Houston Rockets. No. Tak. Nawet pierścień przyniósł? Nawet nie, ale odpaliłem nawet, wiesz... Przed pierwszym treningiem tak z ciekawości wpisałem co to za właśnie, ziomeczek? Wpisałem Jean Tabak na YouTubie i obczaiłem highlightsy i tam właśnie jakiś mecz przeciwko Chicago Bulls, on tam wiesz, 23-12, a tam no Jordan, Pippen, wiesz, ta najlepsza ekipa, nie? No tak, no bo on jeszcze przeciwko Dream Teamowi grał. No i wszystko tam prawy półhaczyk. Do dzisiaj czyli pokazuje wszystko. Tak. Szczególnie przed sezonem, wiesz, no. Dużo trenował z wysokimi i mnie też brał. Chciał właśnie poprawić ze mną grę tyłą do kosza. No i tam parę manewrów takich pokazał, że wiesz, tylko tak stałem z rozdziawioną buzią. Dalej mówię, może. Wow, z jakim luzem po prostu to okay. Robi, nie? Z jaką łatwością. A ty mu wrocławski jakiś move pokazałeś? Ja mu pokazałem, jak się piłką pali w gościa i rzuca z faulem. To zwariował. O masakra. Dobra, z kim się tak ziomujesz w drużynie? W tej drużynie. Wiesz co, powiem ci, że z każdym mam dobry kontakt, ale no tak za moim. Wiesz, wcześniej się nie znałem, a dosyć jesteśmy tak blisko. A w pokoju? W pokoju jest różnie, bo co wyjazd jest, wiesz, każdy z innych. Nie lubię tego, ty lubisz to? No średnie to no jest, właśnie. Nie? Ale no takie to już są zasady bodajże trenera Tabaka. Powiemy kibicom, no bo czasami ktoś nie śpi w ciągu dnia, a ty śpisz w ciągu dnia? Ja cały czas. Po wrocławsku, trzeba drzemkę zrobić. Tak. Obiad, drzemka. A kolega jak z Ameryki nie śpi, to tam chickeny albo na Skype'ie gada o 5:00. Na FaceTime'ie tam, no. To jest słabe. Trudne. Dobra, zapytam cię o pana Janusza Jasińskiego. Poznaliście się już? No mówię, poznaliśmy, ale że tak powiem, jeszcze nie mieliśmy rozmowy. No powiem ci szczerze, jakkolwiek to zabrzmi, w zeszłym sezonie jak jeździłem na playoffy, to pan Janusz gdzieś tam mówił, że może będzie takie eko Stelmet i nieskromnie powiem, że mówię, to koniecznie Zyzia trzeba brać, nie? Także nie tyle, co ci robię. Czyli ten transfer załatwiłeś mi tym, tak, można to powiedzieć. Ja, ale powiedziałem, Zyzia trzeba brać, bo Zyziu jest w gazie. Zresztą ty podpisałeś, 26 lat, ja też tyle miałem lat. I wtedy też do Stelmetu poszedłeś. Tak. I wtedy też tak dostałem. Prime time tak zwany. Słuchaj, jak ci się jeszcze tą zieloną górę pociągnie? Jak ci się żyje w Zielonej Górze? Bardzo w porządku, wiesz, mieszkam z dziewczyną, także to też jest duży plus. Chcesz ją pozdrowić? Pozdrawiam, Monikę, cześć. Ogólnie nie, miasto powiem ci bardzo, bardzo fajne, też cieszę się, bo dosyć blisko mam domu tutaj do Wrocławia, bo wiesz, zawsze to były 3-4 godziny, a teraz praktycznie 1,5 godzinki. Wiem, rozumiem, co wiesz, to. Jest gdzie wyjść, co zjeść, no sam wiesz, nasz miasto, nie? Tak, no ja tam 4 lata byłem, sam wiek zaczęliśmy mówić, tylko nie wiem, czy mam ci tego życzyć, ja wziąłem ślub po pierwszym sezonie i mi się syn urodził w Zielonej Górze. Więc pogadamy za 4 lata, czy ci się to sprawdziło. Zobaczymy. Różnica między VTB a PLK. Fizyczność tam, wiesz, tutaj w PLK większość ekip gra dosyć szybko, jest taka bardziej zwariowana gra, a tam natomiast, wiesz, są same konia, że tak powiem, i tam jest bardziej gra na połówce, nie? Na doświadczenie, na więcej gry jest na low poście, bo wiadomo, tam centrzy po 2.13, 2.15, więc jest bardziej fizyczna i mówię, jest, że tak powiem, mniej takiej bieganiny.
mniej takiej zwariowanej gry niż tutaj w polskiej lidze. No a, bo też wiesz co, fajne, widzę, że jesteście dobrze przygotowani na to granie, bo ciężko jest czasami grać dwa mecze w tygodniu, długa podróż. Nie wiem, czy już wspominałeś o tym, ale mocno ćwiczyliście w pre-season? Jeśli o to chodzi, o to, żebyście byli gotowi? Jasne, no mocno, ale to tak jak powiedziałem na samym początku, że trenujemy krótko, ale intensywnie, okay. Więc fajnie, bo to wszystko też jest robione z głową, co też mi się podoba, bo jeżeli czyli mamy nie ma katowania. Dwa mecze w tygodniu, no to jeżeli gramy środa, sobota, no to czwartek, piątek mamy treningi godzinę 20, ale jest to wiesz, 5 na 5, mhm. powiedzmy 20-30 minut i super. Reszta jakieś rozciąganie, rzuty i tego typu rzeczy. Więc... Wspomniałem o tych twoich, no to jest odpukać życiowy sezon, jak do tej pory statystycznie. Mhm. Liczysz na powołanie do kadry? Wiesz co, no na pewno tam gdzieś z tyłu głowy jest coś takiego, że chciałbym w końcu dostać być w tej szansę, kadrze i dostać szansę, dokładnie, bo wcześniej byłem na dwóch czy trzech zgrupowaniach, ale tak naprawdę nawet nie miałem szansy zagrać w sparingowym meczu. Mhm. No to wiesz, to było oceniane na podstawie, nie wiem, no treningów, ale też nie wydaje mi się, że na tych treningach jakoś słabo wyglądałem, a od razu byłem tam skreślany, ale... No zobaczymy. No rób swoje, nie? Dokładnie, ja robię swoje, wiesz, no też to nie jest jakiś mój główny cel, czy nie myślę o tym codziennie. Wiadomo, że chciałbym, bo to nie, jest... Nie, no bo to no, takie miłe by było, nie? I oczywiście, ale mówię, no ja myślę o każdym kolejnym meczu i tyle, no trzeba robić swoje. Zysiu, cofniemy się do samego początku twojej kariery. Dlaczego koszykówka? Jakby, dlaczego to jasne, tata grał? Ale powiedz mi, zachęcał cię, czy sam chciałeś? Wiesz co, to już było jakoś tak, że po prostu od dziecka spałem z piłką w kołysce i to bez żartów, nawet zdjęcie mam takie, wiesz, mały dzieciak. Masz? No wkleimy, pan Adam wklei. Podeślesz, nie, no mam w domu, wiesz. No to podeślesz, zrobisz takiego ten. No dobra, postaram się znaleźć. Okay, no. Wiesz, od dziecka był kontakt z tą koszykówką, wiadomo, ze względu na tatę, że grał, chodziło się na te mecze, wiesz, do końca nie pamiętam, ale wiem, że chodziło się na tą ludową, gdzie była cała hala, było ty boom też na koszykówkę. No i tak wiesz, pamiętam, że chodziłem na koszykówkę, na judo, na gimnastykę, ale jakby z tego wszystkiego najbardziej mi się podobała ta koszykówka i tak przy niej zostałem do dzisiaj. To ty jesteś tak na Śląsku Wrocław wychowany bardziej na kim? Także pamiętasz. Wiesz co, no Lina Grilla, okay. To jeszcze pamiętam. Okej, okay. Czyli my trochę wcześniej, Migliniecz, nie? No to nie, to nie, 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 nie. To... No właśnie, Zyskowski, senior, papa, pozdrawiamy tatę, może tata pewnie, do nas się wybierze pogadać. A tata dużo czasu poświęcał na jakieś tam treningi, haki jakieś trenowaliście? Bo wiesz co, jak byłem młodszy, to tak, brał mnie często, wiesz, na salę i katowaliśmy. No ale co to? Katowaliśmy różne rzeczy. Boiler, wiesz, i to tata? Nie, wiesz co, to jest śmieszna historia, bo... Opowiedz to. Z tą piłką, z odbijaniem od obrońcy, znaczy... To wszystko się wzięło z tego, że przed domem mieliśmy, wiesz, na ogródku kosz i często rywalizowaliśmy, graliśmy jeden na jeden. No i wiesz, ja byłem wtedy mniejszy, chudszy, a tato i tak, będąc, wiesz, mając 2,5 i tam ważąc 110 kilo i tak grał na tym kontakcie i przepychał mnie. I wiesz, ja jakoś tak podpatrywałem te jego rzeczy, czy tutaj wejście z barku, czy zastawianiem się ciałem. Klasyka. I tak powiem ci, sam później zacząłem tak, wiesz, stosować te rzeczy przeciwko swoim rówieśnikom, nie? I tak powiem ci, że do dzisiaj, jeżeli nawet jak idę na lay-upa 1-0, a widzę, że obrońca dobiega, to szukam tego kontaktu, bo jakoś tak przychodzi to, wiesz, naturalnie. Czyli to za mało lata, bo ja też ostatnio w tym autowywiadzie wspominałem, że najwięcej to się na asfalcie nauczyłem. Mhm. Gdzie tam się takie, jako mało lat. No tak, tam się, mówię, rywalizując z tatą na tym boisku osiedlowym, powiedzmy, naszym domowym, to tam z tego się wzięło, te właśnie zastawianie ciałem, czy gra na kontakcie. Wspomniałeś, że kontrę w ten sposób chcesz wykończyć, muszę cię zapytać, no, jesteś wielkim chłopem, bykiem, czemu z góry nie chcesz zasadzić? Ja nie skaczę. To jest to samo. Po wrocławsku? Po wrocławsku, wrocławski styl. Czyli na gazetę. Czyli na gazetę. Taka jest odpowiedź. Ale może jak nie, ci się... naprawdę, jakoś poważnie? Tak, poważnie, nigdy, znaczy, to nie jest tak, że nie dam z góry, ale muszę naprawdę się mega sprężyć i dać z siebie 100%, żeby zapakować piłę. No tak sobie teraz myślę, to nie, a my PLK oglądam, nie przypominam sobie tak. Ale gdzieś. Jest jeden wsad na YouTubie, jak piszesz, zobaczysz, jak grałem w Radomiu.
Dałeś? Wdusiłeś coś? Jest na YouTubie, nie? Wsadzik jeden. A to może teraz dla Kamileczka zrobisz jednego danka w CRS-ie. Słuchaj, zawsze mnie każdy podpuszcza, nie? Że kiedy zrobisz tego w końcu wsadę? Kto się ci wypuści piłę, to dasz. Dobra, no i wspomniałem, że jesteś wychowankiem Śląska Wrocław. U kogo zaczynałeś? Zaczynałem u trenera Grudniewskiego. Okay. U niego to się wszystko zaczynało. Teraz trener Górnika Wałbrzych, wcześniej Polonia Leszno. Dokładnie. Ściągnął mnie do niego. U niego byłem najdłużej, chyba 5 lat albo 6 lat. Jeszcze w międzyczasie byłem przez chwilę u trenera Krzaka, u trenera też Maciejewskiego, ale mówię, najwięcej czasu trenowałem u trenera Grudniewskiego i to tak można powiedzieć, że jestem jego wychowankiem. I jak wspominasz te juniorskie lata? Bardzo fajnie, bo też był konkretny, już wprowadzał takie rzeczy, gdzie mówię, w tym wieku juniorskim robiliśmy rzeczy, które robię na przykład teraz tutaj z seniorami, tak? Mhm. Czyli czy to jakieś tam w defensywie rzeczy typu nawet zwykłe takie jump to the ball, czy rotacja, wiesz, no myślę, że w tym młodym wieku już tak, mając tą bazę, łatwiej mi było się przystosować do tego, co jest w seniorach. Grałeś też po tych sezonach w juniorach w drugiej lidze, w WKS-ie. U kogo? Wtedy tą drugą ligę prowadził chyba trener Krzak, chociaż nie George Bush. Nie jestem pewien. Grzegorz Krzak. Pan Adam się rozwalił teraz. No, tak, tam zaczynałem. Pozdrawiamy George'a Busha, trenera Krzaka. Jasne. Tam zaczynaliśmy, że tak powiem, te seniorskie granie w wieku tam 16-17 lat. Pierwsze zderzenie właśnie z taką seniorską koszykówką. No dokładnie, to tam się zaczęło. Zyziu, a kiedy ten taki uraz pierwszy miałeś już w Śląsku? Nie. Ja miałem zerwane krzyżowe w 2013. Po Łodzi, czy? Po Łodzi, to miałem grać w Asseco. Nie wiem, to kasznięcie, co? Miałeś grać w Asseco. Tak. Podpisałem dwuletnią umowę z Asseco, a na pierwszym sparingu zerwałem krzyżowe i cały sezon pauzowałem. Dobra, to będę o to cię jeszcze pytał. Wróćmy do Śląska. Jak dorastałeś, grałeś w drugiej lidze, na kim się wzorowałeś? Kogo lubiłeś oglądać? Ciebie lubiłem oglądać. Nie, poważnie. Nie to, że teraz, wiesz, tak mówię, żeby... Nie wiem. Dobra, ale czemu? Bo tam nie skakałem tak samo. Wiesz co, podobny widać, styl, dlatego podobny nie, styl gry, nie dajesz, poważnie. No? Podobny styl gry, ale tak jak właśnie z takich zawodników. Dziękuję ze Śląska, ci. Jeżeli chodzi o polskich, to poważnie ci mówię. A z zagranicznych... Wiesz co, za młodego moim idolem zawsze był Juan Carlos Navarro i zawsze mi się podobały te jego floatery, La Bomby. Masz to. I powiem ci, że za juniora, czy nawet za kadeta, zawsze trenowałem z rok, dwa lata starszymi. Mhm. Byłem wtedy jeszcze też, wiesz, mały, chudy i ciężko mi było jakoś się odnaleźć w tej koszykówce i próbowałem znaleźć jakiś taki sposób, żeby zdobywać te punkty. No i jakoś tak, wiesz, zacząłem rzucać te floatery. Sam z siebie robisz, nikt ci tego nie kazał. Nie, mówię, to oglądałem jego mecze, bardzo mi się to spodobało i jakoś tak to załapałem i mówię, no do dzisiejszego dnia bardzo jakoś się tak w tym swobodnie czuję i mówię, trenuję to cały czas i... Mega, bo to mało takich gostów. To właśnie, no teraz mi przypomniałeś właśnie, z takich zagranicznych to uwielbiałem jego oglądać, nie? Odpalałem, wiesz, jego mecze, highlights, wszystko. Bo ja przez to tak samo, że ani człowiek nie skakał, ani... A on tak samo i nie skakał, i nie był szybki, nie? Ja musiałem sobie sam wymyślić, jak tu zdobyć punkty. Dokładnie. A to jest, no mówię, to jest taka rzadkość. Taki musimy kamp zrobić, taki dla gości, co nie skaczą, wiesz, jakieś... Co nie skaczą, co nie są szybcy. I dziwne triki mają. Dobra, w Ekstraklasie zadebiutowałeś w ŁKS-ie Łódź, tak? Nie, zadebiutowałem w WKS Śląsk, to był ten Kolnera. Dobra, czyli w Łodzi byłeś... Po Śląsku. To było, pół sezonu byłem w tym koszykarskim Śląsku Kolnera. Okej. Okay, i w połowie sezonu przeszedłem do ŁKS-u. To jest ten sam sezon, tylko na odwrót. To jest ten sam sezon, dokładnie. Tylko że no tutaj w Śląsku u trenera Miodraga Rajkowicza Świętej nie grałem. Pamięci Adam Wójcik też tam. Świętej pamięci Adam Wójcik, dokładnie. Nie grałem tam praktycznie w ogóle, więc w trakcie sezonu stwierdziliśmy, że no wiesz, ja muszę grać, się rozwijać i poszedłem do ŁKS-u Łódź, bo była taka możliwość. Kto cię tam ściągnął? Trener Zych tam wtedy był. Okay. On teraz aktualnie chyba prowadzi drugą ligę w Łodzi. I podjęliśmy decyzję, że
że tam pójdę, wiesz. Jak z perspektywy czasu decyzja słuszna? Słuszna, no bardzo dobrze, bo tak to bym przesiedział cały ten prawdopodobnie sezon i wiesz, ani nie miałbym statystyk, ani nie miałbym ogrania, a tutaj grałem pół sezonu, wiesz, no normalnie wszedłem do rotacji 20-30 minut od razu w pierwszym sezonie, gdzie zespół miał problemy z budżetem i tam sami Polacy byli wtedy. Ale mówię, no ja się ogrywałem i byłem szczęśliwy, że mam taką szansę, nie? No bo ostatnio nawet był Kuba Musiał i Olek Dziewa i mówiłem, że wychowankowie Śląska to tak niekoniecznie wszyscy tam grają, że to jest bardzo trudny klub do grania. To się też na twoim przypadku potwierdziło. Sezon 2012-13 Kotwica Kołobrzeg, 13-14 Toruń, 15-16 Kutno, 16-17 Radom. Co rok zmieniałeś kluby? Dlaczego? Czy to po prostu chciałeś się rozwijać powolutku? Z czego to wynikało? Tak, ale to też tak jakby szło. Z każdym kolejnym rokiem robiłem jakiś awans. Chodzi mi, wiesz, najpierw byłem w klubach, które walczyły o utrzymanie. Później byłem w klubach, które biły się o playoffy. Później w tym Kutnie zrobiliśmy historyczne playoffy, tak. Gdzie tam skończyliśmy sezon na chyba 6. miejscu. To Mitchell grał, tak, na jedynce wtedy? Nie, on grał, on był rok później. Rok później był, okej. Okay. Tak. Później, wiesz, do Radomia poszedłem, gdzie była i Champions League, czyli pierwszy raz miałem kontakt z rozgrywkami europejskimi, gdzie tam skończyliśmy, no, poza czwórką, nie, bo w pierwszej rundzie odpadliśmy. No i później poszedłem do Anvilu, gdzie... No właśnie, bo to będzie taki temat długi. No jakoś tak też... Nie wiem, może próbowałem znaleźć swoje miejsce, ale wiesz, mówię, no z każdym kolejnym rokiem chciałem się rozwijać i tak jak popatrzysz, no to z każdym rokiem tak walczyłem o coś więcej, nie? I ten sam agent cały czas. Tak. Powiedz mi, w międzyczasie, bo sprawdzałem też, no mam twojego Instagrama, to żadna tajemnica, ale widziałem foto z Durantem. Aha. Byłeś w Stanach Zjednoczonych, między którymi sezonami to było? I dlaczego tam pojechałeś? Czekaj, to było jak byłem z Parzykiem. No chyba tak sobie wstawiłem po Kotwicy Kołobrzeg? 2013 rok? To był chyba 2013. Przed kontuzją czy po? 13. To był przed kontuzją. Czyli? To był przed kontuzją. Czyli który to będzie? Nie, no był, czekaj, 2013 to był chyba rok. No i co to była za historia z Kevinem Durantem? Słuchaj, no to było tak, że wiesz... Pojechaliśmy... Co, 14? Sprawdziłeś, po kontuzji. Sprawdziłeś Instagrama szybko? Aha. Czyli to było chyba po kontuzji. Ty z nim trenowałeś? Nie. Trenowałem z Tobiasem Harrisem. Okej. Okay. Teraz Philadelphia. Tak, pierwsza piątka. I tam miałem też dwa treningi z Kemba Walkerą. Jakiś tam indywidualny. Fajnie, bo to akurat Omega załatwił agent Parzyka, wiesz? Wtedy miał takiego włoskiego agenta, który miał dosyć dobre tam kontakty i załatwił nam właśnie treningi u takiego no, trenera Jay Hernandez, który aktualnie jest asystentem chyba w Charlotte Bobcats. Hornets teraz. Wtedy Bobcats, tak. To prawda. No i właśnie do niego, wiesz, przychodzili tego typu gracze z NBA, nie? Czy goście, którzy, Amerykanie, którzy w Eurolidze grali, nie? Czyli oni trenowali z wami normalnie. Mieliśmy połączone treningi, no, ale nie było ich za dużo, było ich, wiesz, tam z 3-4. No ale co, masowałeś się na ten swój zwód? Nie, to były, wiesz, indywidualne treningi, jakieś tam zwykłe. Szkoda mi się, że jakbyś go wziął na warsztat ten. Harrisa zwariowałby. Znaczy, czekaj, na jednym treningu graliśmy jeden na jeden, no, tak? Ale to... Z kim, z nim? Tak, ale te triki moje nie działały, wiesz. No, tak? Tam chyba dwa razy udało mi się rzucić, ale... No. Ale to fajnie, że takie coś można, wiesz, było. Długo, super, ile to trwało? W sensie? W sensie ile to? Tydzień, dwa tygodnie byliście tam? Ogólnie w Stanach byliśmy miesiąc, ale trenowaliśmy 3 tygodnie. Okej. Okay. Czyli z Durantem na imprezie się spotkaliście? Z Durantem to właśnie była historia taka, że dosyć blisko mieszkaliśmy Manhattanu, bo moi dziadkowie mieszkają na Brooklynie. No to wiesz, no przychodzi weekend, no to trzeba było czasami sprawdzić, co się tam dzieje, nie? Wiesz, my po 23 lata i faktycznie wtedy widzieliśmy, że strasznie, wiesz, bo pojechaliśmy, chcieliśmy po prostu gdzieś pójść, nie? Do jakiegoś klubu, zobaczyć jak to tam w Ameryce wygląda impreza. Jak Jordan się bawi. I przed bawi. Pewnym klubem widzimy mega kolejkę, no to mówimy, dobra, no to chodź, pójdziemy tutaj zobaczyć, co jest grane, nie? My stoimy w tej kolejce i nagle podjeżdża taki, wiesz, jakiś
Rolls-Royce, no, okay. Taki najnowszy. I wiesz, wychodzi z niego, nie wiem, 10 gości, patrzymy, a tam właśnie Durant, nie? I wiesz, staliśmy w tej kolejce chyba z pół godziny, gdzie ta kolejka praktycznie się nie ruszała, ale byliśmy tak zajarani widząc go, że stwierdziliśmy, dobra, słuchaj, idziemy zapytać o foto, nie stoimy w kolejce, nie? No i faktycznie podeszliśmy do niego. I wiesz, już chcieliśmy się jego zapytać, podejść do niego, to od razu jakiś jego kumpel, jakby wiesz, wyskoczył przed niego i coś tam, ej, no pictures, no, coś tam. No, żeby do niego nie podchodzić, nie? Ty, ja Jordan mówisz. Tak, że jest Jordan, nie? A to ja mówię do Parzyka, ty, bo wtedy Durant był na telefonie, rozmawiał, wiesz, na telefonie kromkowym z czymś, ja mówię do Parzyka, ty, to poczekaj, aż on skończy gadać i po prostu podejdź się zapytaj, nie? No i faktycznie, on skończył rozmawiać i Parzyk tam 2:13 wchodzi między tych kumpli i do Jordana, hey, can we take a picture with you? No tak patrzy się, no wiesz, dwa białasy, nie? No. Mówi, okej. Okay. No i wiesz, i tam cyknęliśmy fotkę, no i później tylko zbijaliśmy piątkę, to on, wiesz, już nawet nie patrzył na nas, tylko już tam... Jeszcze pionę, że się zbiliśmy, ale wiesz, nawet nie patrzył na nas, tylko już tam wchodził sobie, wiesz, tylnym wejściem do klubu, nie? No ale fajnie to dla was przeżycie, dla koniec każdego... Koniec końców i tak nie weszliśmy na tą imprezę, ale byliśmy tak zadowoleni, podjarani, że mieliśmy zdjęcie z Durantem, że już nic nam nie na piwko, na ławkę i ten, i na Insta. Tak, i do domu i spać. Ale fajnie, no to... Super sprawa. A, jeszcze później, po nim przyjechał J.R. Smith i... to ten chyba trzeźwy nie był, ale co? Ten to od razu wparował do klubu, on to tam nawet, wiesz... Nie zdążyliście nie było go. Szansy, no, dorwać gościa. Co za imprezownia była? No jakaś dobra, no. A pamiętasz, jak się nazywał? Może kiedyś pojedziemy z panem Adamem, bo chcemy polecieć do Stanów. Tak? Coś nakręcić. Jak się nazywa? Chyba Whip. Whip. Sprawdzimy. Wygooglujemy później, jeszcze zobaczymy. Dobra. Słuchaj... Te lata, zanim trafiłeś do Anvilu, już mi powiedziałeś, te kluby były wypłacalne? Te wszystkie, które wymieniliśmy do tej pory? No na pewno nie na czas, ale czy dostałem wszystko? Tak. No, na dzień dzisiejszy tak. No tak, okej, okay, tak, to tak, super, tak. Ale były problemy. No było opóźnienia, no, jak to w naszych polskich realiach, nie? Normalna rzecz, ale... Tak, tak, no wszystko zostało wypłacone. Powiedz mi dużo, jeszcze zanim do Włocławka dojdę, dużo trenujesz pomiędzy sezonami? I na co zwracasz uwagę, taki ten off-season? Wiesz co, teraz miałem pierwsze takie wakacje, gdzie praktycznie przez 3 czy 4 tygodnie sobie odpuściłem, bo byłem zmęczony dosyć tym sezonem. Wiesz, skończyliśmy grać 14 czerwca, nigdy tak długo nie grałem i potrzebowałem jakiejś większej przerwy, bardziej psychicznej. Ale tak to jasne, jak już tak jest miesiąc do pre-seasonu, to już staram się praktycznie codziennie trenować, wzmacniać ciało fizycznie tam na siłowni, czy to z trenerem naszym wspólnym. No właśnie chciałem o niego zapytać, bo też... Fajnie mi się zaczęło z nim współpracować. Bo to jest fajny facet, no. Dokładnie. Tomek Fix, pozdrawiamy cię. Dokładnie. Na pewno będę chciał kontynuować współpracę następne wakacje. Super. Ale tak to jeżeli chodzi o koszykarskie rzeczy, to zawsze z tatą, wiesz, wypożyczamy sarkę blisko domu, tak. I tłuczemy manewry zazwyczaj tyłem do kosza, czy tam rzucamy, różne tego typu rzeczy wymyślania. Super. Także mnie przygotowuje, można powiedzieć, koszykarsko. Okej, okay. Anvil Włocławek, no bo to będzie, już jest i będzie no wielka gdzieś tam część twojego koszykarskiego życia. Podpisując tam, spodziewałeś się, że machniesz dwa majstry? No co ty? Co ty? Ja wiesz, podpisując tam kontrakt, to był taki moment, gdzie za bardzo tam nikt też nie chciał iść, szczególnie, że to było po tych playoffach, gdzie odpadli ze Słupskiem, gdzie tam też nastroje wśród kibiców i wszystkich, wydaje mi się, pierwsze miejsce było po zasadniczym, nie? Odpadli w ćwierćfinale. Tak, dokładnie. Wiesz, nastroje nie były zbyt, że tak powiem, kolorowe, ale... Też widziałem, że wiesz, po rozmowie z Igorem Ilicicem, że będzie fajna szansa dla mnie, dla mojej kariery i podjąłem się tego wyzwania, ale mówię, no pamiętam, że to był taki moment, w którym nie za bardzo tam zawodnicy chcieli iść do tego klubu. No ale jak wspomniałeś, że z nim rozmawiałeś, mówił ci jaka rola? Co, jak, tak, czego tak, chce, tak, wszystko tak, powiedział. Tak, wszystko. No dobra, no to jakim mówił. Jest trenerem i człowiekiem? Wiesz co,
trenerem jest wymagającym, bo jest tych szczegółów i w obronie, i w ataku. Ten słynny playbook, chciałem zapytać. Słynny jest playbook, takie no coś? Jest, nie wiem ile zagrywek tam było, z 50, może 60, faktycznie dużo jest. I obrona jest też taka... Obron druga... też jest, są różne te strefy, 1-3-1, czy tam match-upy, czy na swego też różne obrony, także... No na pewno trzeba czasu, żeby się z tym wszystkim oswoić i to wszystko załapać. No dobra, czyli tak wspominasz go na pewno... No nie, ja jest jako trener naprawdę też wydaje mi się, że dużo koszykarsko, jeżeli chodzi o taki system obrony, ogólnie o taktykę, dużo się nauczyłem i dużo mi dały te dwa sezony u trenera Milicicia. No to fajnie. A powiedz mi taką rzecz, ja jak podpisałem we Wrocławku, pytałem się chyba wcześniej, z Wrocławia przeszedł, zresztą nie, więcej ich było, myślałem Michał Ignerski, bo był pierwszym Polakiem, który przeszedł do Anwilu. Dali ci kibice odczuć, że jesteś ze Śląska, bo jak rzucałem wolne, to WKS krzyczeli. Ale no u ciebie to była inna sytuacja, bo ty grałeś w Śląsku w Ekstraklasie. Ciebie nie A ja praktycznie nie grałem w Śląsku w Ekstraklasie, więc wiesz, tylko tyle, że jestem wychowankiem Śląska. Wiesz, przed podpisaniem tam widziałem jakieś oczywiście komentarze, wpisy, ale... Bo papa tam chyba nie był ten. Dobrze. Właśnie to jest najlepsze, że papa nie był tam mile wspominany, no ale jak przyjeżdżał na mecze, to mówił, że nie spotkał się z ani jednym negatywnym komentarzem. Normalnie ludzie, wiesz, przychodzili, fajnie, bo to tam, wiesz, są fani, którzy chodzą od 20-30 to jest naprawdę świetna rzecz. Lat na te mecze, więc mówi, że był w szoku, że został też tak przyjęty tam, nie? No właśnie chciałbym o tych kibiców Anwilu zapytać, o trybunę H1, nie? Jak to z twojej perspektywy wygląda? Ten mecz playoffy to musi być mega. Nie no, no to... No, nie ma innej takiej publiczności. Najlepsi w Polsce, są w Polsce, nie? Oficjalnie można no, to dokładnie, powiedzieć. Dokładnie, dokładnie. No szósty zawodnik zawsze w przeciągu tych ostatnich praktycznie dwóch lat hala była wykupiona na każdy mecz, nie? Wiesz, atmosferę robią niesamowitą. Dodaje to naprawdę dużego kopa i pomaga. No, tak jak to pociągnęli nas, można powiedzieć, w tym słynnym piątym meczu przeciwko Stelmetowi, nie? No właśnie, bo to jest taki mecz no, wyjątkowy będzie dla wszystkich, dla kibiców, historyczny. Mecz, który przeszedł do historii, nie? No właśnie i to jest taki też moim zdaniem pokazowy, jak przegrać wygrany mecz i jak... wygrać mecz, który w teorii już po prostu jest nie do wyciągnięcia. I właśnie panie Adamie, poproszę o ten meczyk. Będziemy sobie, puścimy go. Aha. I będziemy sobie go omawiać. Śledzić. I będę też pytanka zadawał. A, to są dodatkowe. Te... Muszę cię o tego, Tak jest, muszę cię o Almeidę zapytać, aha, bo to jest twój chyba dobry kumpel. Widziałem, że tam tak, sporo czasu spędzamy. No. Macie kontakt do dziś? Do dzisiaj, tak. Sobie rozmawiamy raz na jakiś czas. Powiem ci, że jest specyficznym człowiekiem i zawodnikiem, ale jeżeli pozna się go bliżej, jeżeli on cię zaakceptuje, to jest naprawdę mega człowiek, mega w porządku. Ale słuchaj, miałeś dwóch takich gości. Ja grałem z tym z tyłu, z Hosleyem, aha, Quintonem. No, pozdrawiam go i on też jest specyficzny. Jak to w szatni wyglądało? Ale Q jest taki bardziej cichy, nie? Jest cicha, ale oni dogadywali się, czy nie? No bo w tym meczu wygląda, że idealnie to wszystko tutaj wyszło. To było super, oni, no, jakość wyszła zawodników w tym meczu. Wiesz co, jakoś to funkcjonowało, ale też nie mieli jakiegoś mega dobrego kontaktu. Okay. W sensie nie przebywali ze sobą, wiesz, poza boiskiem, nie? Ale jak dochodziło do meczu czy do treningu, to byli profesjonalistami i współpracowali. No okay. I to wydaje mi się, że o to chodziło, nie? Tam jest najważniejsze. 59-72, no bo to jak będą fani czy tam kibice oglądać, nie wszyscy na telefonie zobaczą wynik, to jest masakra, że wyście to wyciągnęli. Ale tam było, czekaj, tam było chyba więcej. Tam było 15, więcej było. Nie? To już zaczynają się od... Tam było 17 punktów. Tam było 72-55. Na 5-50. Patrz, to Hosley fig. Nie no, tutaj Hosley to niesamowicie pociągnął. To był chyba jedyny mecz, w którym przekroczył 20 punktów i to wiesz, no najważniejszy mecz przeciwko sezonu, tak? Przeciwko Stelmetowi. No. A trener Ulep zwariował, bo on chyba czegoś takiego nie przeżył w swoim życiu jeszcze. A powiedz mi, bo trener Milicic krzyczał We want steals. Tak, mieliśmy zostać tą zoną i trapować. Ale to było to coś, co trenowaliście w sezonie, czy to po prostu było już inwencja poszła? Nie. To mówię, to też jest jedna z tych
Zon, które też trenowaliśmy i ten trapping na całym boisku. Sobin. Ja uważam, że trochę Sobina można było zostawić, co? No nie, no Sobin to jest taki gracz, legenda włocławska. Zawsze mówię, że jesteś legendą włocławską. No tak, taki niedoceniany gracz. Dobrze na piku gra, haczyki. Ale on to samo, zero wyskoku, nie? Kolejny z naszej stajni. Ale haczyki to ma niesamowicie obcykane. O ty mi się też... No podoba mi się to, że ty tak naprawdę, wiesz, możesz się odnaleźć grając bez piłki, bo też możesz piłki z dupy, brzydko mówiąc, zrobić. No, to się panie Adamie śmieje. No taka jest prawda, no bo jakaś dobitka, no masz takie, to jest też talent po prostu do takich punktów ekstra dodatkowych, nie? No wiesz, jak się nie gra na piłce, to też trzeba znajdować te no inne właśnie, jakieś rzeczy, tym bardziej, nie? Że masz takich kolegów z boku, też trzeba umieć zaakceptować swoją rolę. Jedziemy dalej. Weź mi mów, jak coś ci się przypomni, to mów. Czekaj, zaraz Florence też spadnie za 5 fauli chyba. To też był ważny. Tu walną chyba tutaj tą trójkę cię. A powiem ci szczerze, że siedziałem chyba za Mojowi, mówiłem jak to był, siedziałem w pociągu, jechałem na NBA mecz komentować do Warszawy. Aha. I w pociągu taki internet jaki jest, taki jest, ale napisałem mu już gratulacje, no właściwie teraz mu gratulacje napisałem. O ja. A tu mówię, nie wiedziałem co mu napisać później, nie? No domyślam się. Fik? No i tutaj też, nie no to w ostatniej kwarcie chyba 38 punktów zdobyliśmy. To po prostu każdy rzut wpadał, nie? Masakra. No bo potem finał był z Ostrowem 4-2. Tak. Znaczy dla mnie, dla was na pewno nie, no bo to nie była dla was formalność, bo trzeba było się spiąć i skupić. No, ale wiesz co było? Było jakieś takie... Rozluźnienie czy skupienie? Właśnie wydaje mi się, nie wiem jak to nazwać, czy rozluźnienie, ale było coś takiego, że to powietrze zeszło z nas, wiesz? Musiało jakoś ulecieć. Po tej serii ze Stelmetem, bo tam wiadomo, no każdy mecz to różnica jednego kosza i... Jeszcze wróciliśmy, kurde, z minus 17 na 5 minut do końca, awansując do finału, więc... A jak na treningach graliście, to kryłeś się przeciw kogo? Q czy Almeida na przykład? Almeida. Czyli cały czas... I powiem ci, że no... Akurat jeżeli chodzi o treningi, to wiesz, różne mają podejście zawodnicy, szczególnie Amerykanie, ale akurat jeżeli chodzi o Almeida to za każdym razem grał na 100% i to było fajne, bo wiesz, też musiałem się spinać po no prostu. No tak, nie? No bo to sprawia, że jesteś lepszy, jak ktoś na 100% podchodzi. Nieraz też tam mieliśmy jakieś drobne spinki, ale mówię, no to też było fajne, że musiałem się sprężać na każdym treningu, nie? Grając przeciwko niemu. To jeszcze trochę potrwa, ale to taka celebracja. Tak, nie, no, ale to są takie piękne emocje, słuchaj, naprawdę. No, zazdroszczę ci, że w takim meczu mogłeś uczestniczyć jeszcze w wolniaczka. Niesamowite to było. A powiedz mi, jak ta celebracja po tym meczu była lepsza niż po mistrzostwie, czy jak to wyglądało? Też była udana. Wszyscy wbiegli na boisko. Nie? Co, ale w ogóle już puścili We Are The Champions. No nie? Tak, już się sezon skończył. Już wszyscy nam złote medale rozdali. Także... Ja wiesz, my sobie nie zdawaliśmy z tego sprawy, ale weszliśmy do szali i mówimy, ty kurde, oni puścili We Are The Champions po tym meczu. Słuchaj, ale prawda jest taka, że to taki był przedwczesny finał, nie? Nie, no tak, to tak wszyscy też uważali, nie, i mówili. Ale tutaj, nie, widziałeś Castle Play? To jest ważna, kurde, zbióreczka. No, to fakt, to było... Łączka tu fiknie? To było ważne. Tak. Zaliczą. To było tak głośno, żeście chyba nie wiedzieli, co jest. Ale Zyziu no tak. Zaliczył tutaj z boku. Musiałem potwierdzić, nie? A czemu z jedenastką? Tam grałeś, zawsze grałeś z jedenastką? Bo nie wiem, historii numeru twojego na koszulce nie znam. Wiesz co? Bo, czekaj, chyba piętnastkę ktoś miał inny. Ja różnie, bo grałem z różnymi numerami, ale zazwyczaj... Teraz z jedynką, tak? Teraz z jedynką, bo piętnastka też jest przez Waltera Hodge'a, nie? Dostrzeżona. Przez legendę zielonogórską. No wiesz, piętnastka, ojciec grał z piętnastką i tak jakoś, wiesz, chce kontynuować to. Dobra, to jeszcze sobie poleci trochę. A powiedz mi, jak celebracja po mistrzostwie wyglądała? Bo zdobyliście chyba w Ostrowie tego. W Ostrowie, no słuchaj, wróciliśmy do Włocławka, normalnie była zbudowana scena obok hali, no nie wiem ile tam było, 5 tysięcy ludzi, wiesz, każdy wychodził po kolei, celebracja, race odpalane, no wszyscy razem śpiewaliśmy, wiesz, przyśpiewki o Anwilu, no mega. Niesamowita noc. Ale już w autobusie też było fajnie. No tak, to już tam też race były odpalane. Szewcu chyba odpalił race, co? Nie jedno. Z kolą. Kto tam nie odpalił, powiem ci. Kierowca chyba tylko był trzeźwy. No, piękne, to są piękne wspomnienia, to naprawdę już miło wspominasz, a co dopiero dokładnie. Za 10 lat. I to wiesz, jak posmakujesz, to później
cały czas chcesz, nie? Żeby tak się sezon kończył. Fik. A we Włocławku w drugiej rundzie Stelmet gra, tak? Czy już był, bo już nie wiem, czy przeoczyłem. Tak, gramy 27 lutego po Pucharze Polski. Mam nadzieję, że TV Game jest. No pewnie, na 100% będzie. Musi być. O, jest doktor z Rancho i tata Jacek Łączyński. Doktor z Rancho, jak się nazywał? Powiedz mi. Doktor... I tutaj tą trójkę, to mega ważne było, nie? Gdzie też, no, Q z tym, z celnością rzutów za trzy w tym akurat sezonie, jak przyszedł do nas, to tak średnio, bo na bakier, a mówię, tutaj odpalił. Doktor Wezu, tak. Ale powiem ci szczerze, że Q... Tutaj też ten walnął trójkę niesamowito. No właśnie, że Q, kurde, nie jest może szybki na nogach, ale ręce to ma takie po prostu, te przeszcze ciężkie. Ale wiesz, czytanie gry, jak w sobie. Każdym momencie możesz się spodziewać piły, nie? Mega. To było fajne. Mówisz o ataku, a ja mówię tak. O obronie, że dla mnie... A, no to tak. Stał jak po prostu... Mega obrońca, no. Nie, no kawał gracza. Proszę? Czemu urlop czasu nie brał? No, a miał? To dużo ludzi o to pytało. To też, no, słyszałem to. I tutaj łączka, nie? Ale hustle uratowo. Play. Uratowo piłkę, mega ważne. Zaraz będziesz wolniaczki. Tak, będzie. A powiedz tak szczerze. Sraka była lekka, czy nie? Wiesz co? No bo to są emocje, no nie można były powiedzieć. Emocje mega, no nie będę ukrywał, że nie. Wiesz, no w takim momencie nie dało się nie myśleć o tym, jak ważny jest to mecz, nie? I jakie mogą być konsekwencje w wypadku dwóch niecelnych osobistych, bo tam jak rzucałem, to było chyba, było plus jeden dla nas. No. Bo teraz koszyk dwa trafi. Biedna ulubiona pani kamerzysty. Ale fajnie, podobało mi się w tym meczu, że właśnie kibiców realizatorzy pokazywali. I komentatorzy też świetnie tam ten mecz nam pokazywali. Bodajże pan Romański chyba z Tomkiem Jankowskim. Tradycyjny duet. Chyba tak, no. Tak. Jest i Zyziu, fik. Wymusił tutaj. O! Wypadł. To najgorzej pierwszego nie fiknąć, tak, potem jest bo tak... jak pierwszy trafisz, to już jest większy luz przy drugim, nie? No tak, no bo jakbyś... No to jest problem, nie? No. Tak to muszą truje walić na zwycięstwo. A co chcieliście robić, jak trafisz, że faulować ich, czy broniliście? Nie. Normalnie bronić. Nie mieliśmy faulować. 3, 2... Tu Sabowicz za 3. Ale tak, powiem ci, leciała. Tak? O, jeszcze ty, jeszcze kopnął. Zobaczmy tą celebrację. O, Szewcu już się złapał. Nie, no to było, słuchaj, no niesamowite. Niesamowity comeback, nie? Gratuluję ludzie ci. Ludzie to zwariowali. Gratuluję ci, Zyziu, bo to jest piękna sprawa. Fajnie. No, super wspomnienia. Zapytam cię, jeszcze wspomnę, bo ten finał z Ostrowem, 4-2 wygraliście, 7,8 punkta miałeś w finale, także no, na taką drużynę to bardzo też dobry wynik. Drugie Mistrzostwo Polski, sezon 2018-19, ty miałeś na 2 lata kontrakt? Tak, 1+1, automatyczne przedłużenie było przy medalu. Dobra, ja tak w skrócie powiem, z 5 miejsca chyba tak zaczęliście... Z 4. Pierwszy mecz z Ostrowem graliście u siebie czy na wyjeździe? Sprawdzimy to, no ale graliście z Ostrowem ćwierćfinał. Tak. Później półfinał 3-2 za Seko Gdynia, który był faworytem gdzieś tam przez cały... No 2-0 wygrywali, nie? No właśnie, i 3-2 ich pociągnęliście. I w finale Toruń 7 meczyków. Powiedz mi, jak ten wspominasz te play-offy przede wszystkim? Wiesz co? Co było ważne, że tak nie pękliście, nie? Wiesz co, myślę, że też chemia między nami, bo co by nie mówić, w tym momencie wszyscy mega się trzymaliśmy i naprawdę, no, jeden za drugiego mógł pójść w ogień, nie? Czyli to. Myślę, że to było bardzo ważny element. No słuchaj, 0-2 się podnieść na 3-2, a później w finale 3-2 przegrywając, gdzie nie było Sobina, Igniewski też miał kontuzję, więc wiesz, Szewcu grał po 30 minut w finale, gdzie wygraliśmy 4-3,
No wiesz, no też na pewno te przygotowanie sztabu naszego trenerskiego, bo co by nie mówić, jeżeli chodzi o scouting i o przygotowanie do meczu, to wydaje mi się, że to też jest no, najwyższa półka, nie? Tutaj też chciałbym zaznaczyć, że mega robotę w klubie, jeżeli chodzi o scouting, robi trener Marcin Woźniak. No pamiętam, ja też miałem okazję z nim współpracować. No, pewnie jak ja to było 2010-11, to przy trener Szablowski był gdzieś, kto się przyuczał, więc to świadczenie wielkie. No. Przyjmuję, że dużo roboty robi. Tak, tak, tak. A w trakcie meczu też pomagał? No tak, zawsze tam podchodził do trenera Igora Milicicia i jak coś tam widział, to dawał wskazówki. W tym finale właśnie z Toruniem miałeś 8,4 punkta. Coś jeszcze chcesz dodać, jeśli chodzi o to Mistrzostwo Polski, jak ta celebracja? Które Mistrzostwo Polski właśnie było dla ciebie smaczniejsze? Nie wiem, które to było smaczniejsze, powiem pytanie, ci, bo oba były bardzo smaczne. Oba były pyszne, dokładnie. No tu i tu była, wiesz, niesamowita historia. Tu w pierwszym mistrzostwie ta seria ze Stelmetem, a w drugim tak samo seria półfinałowa i w tym finale 3-2, gdzie przegrywaliśmy, mówię, bez dwóch, trzech zawodników kluczowych. No ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, dobra, powiem ci. Bo to inaczej. Też wydaje mi się, że obrona tytułu też jest dosyć ciężka i cięższa niż zdobycie po raz pierwszy tytułu, więc możemy powiedzieć, że ta obrona tytułu mistrzowskiego. Rudy Tomczanowicz, taki słynny trener, mówi, że nie lekceważ serca mistrza. Dokładnie. No bo to taki, wiesz, tekścik jest, ale to prawda była. Coś w tym waszym, dokładnie. W waszym przypadku zapytałem o to, które mistrzostwo, dobra, to już nie męczę, ale w którym tobie się wydawało, że lepiej grasz? Gdzie masz większy wpływ na wynik? Miałeś takie wrażenie, czy podobnie było? Chyba w tej drugiej, przy tym drugim mistrzostwie, wiesz, miałem też trochę więcej minut, trochę więcej na tej czwórce grałem i tak czułem mówisz, że... o finale? Tak, tak, tak. Okay, no. Mówię, że tą rolę czułem, że mam nieco większą. Dobra, Zyziu, mamy konkurs. Batony od Marcina. No, proponuję chapsnąć. Weź sobie zagryź przed... nie będziemy mówić, kiedy to nagrywamy, ale możesz sobie zagryźć. Tak gorąco tutaj... Przed pierogami. I bigosem. I bigosem. Chapsnę sobie. Po konkursie będą pytania od kibiców. Mhm. Wielu pyta o twój rzut. Gdzieś tam mówiliśmy... Akurat się nie zdziwiłem, wiesz? No, ale to jest nietypowy, ja nie wiem. Mhm. Technika jak technika, nieważne, że wpadę. Ja tak zawsze... Znaczy nie, trochę dziwne dla mnie jest, jak ktoś by chciał ci już zmieniać rzut, nie? Bo znaleźli się tacy goście, co chcieli ci zmieniać? Tak, tak, tak. Było dwóch trenerów, wiesz? Kto to taki? Na początku. Ale w juniorach, czy...? Nie, w seniorskiej koszkówce. No to kto? Pierwszym trenerem Mariusz Karol był. I co, jak ci Karol rzucał? No wiesz, tutaj normalnie, że tak powiem, wiesz. Piłkę nad trener nad o dwóch imionach, dobra. I kto drugi? A drugi, no nie pamiętam, to może drugi za juniora, ale... Nie, no sorry, no teraz nie przypomnę sobie, ale wiem, że było dwóch trenerów, którzy próbowali. Wiesz, no koniec końców i tak wracałem do tej swojej... Schowaj sobie ten... Do swojej techniki. Ale to jest tradycyjne pytanie o technikę i o mój rzut. Dobra, także no to tak fiknij, weź sobie to przesuń, fiknij nam ten firmowy, floterka, twój rzut, taki za trzy i tego, z bębem mnie możesz strzelić. Ja tu... To przy tych ostatnich no, to będę ci przeszkadzał, tak. Dobra, zaczynamy? No, jedziesz, 5. Jest forma dalej. W tapczan, tak jest. Prawie od poprzeki. 3-3. 4-4. To zaraz mój rekord. Tapczany są wsykane. 5-5, nie? Panie Adam, jaki pan Adam szczęśliwy jest dzisiaj. Coś chyba hapsnął przed tym. Lewa! Naczyściana. Dziki zachód. Lasso. Babunia. Czemu to wszystko 2-2. Co? No wszystko wpada. Dobry bigos. Prawie display wypadł. Trzy rzuty. No. Floater. Normalny. I no. Oj kurde. Nie ma. Dajcie, nabiję. Boiler. M1. Tak jest. No Zędła i babunia. I czekaj. No, floater był? No machnie, truje jakby. Jak Sean Marion teraz. O koniec. Dzięki, ziom. To wytniemy. Jeden? 1-3. Nie liczę, bo ja jestem z matmy. 9. No 9, no dzięki.
To pytałem. Pytania z Instagrama, bo nie mam Facebooka ani Twittera, wkurzają mnie tam trochę ludzie, bo się strasznie denerwują i ja się też denerwuję. Tu Piciu, co panie Adamie? Tam dać. Przesunąć. Dobra, ulubione buty do grania. Teraz. Hyperdunki. I właśnie ostatnio chciałem zamówić te Hyperdunki dziesiątki, ale już ich nie produkują i niestety już ich nigdzie nie mogłem znaleźć. No to ktoś to obejrzy i z szafy wyciągnie. Jaki rozmiar? Dokładnie. 13 amerykański, czyli 47,5. No to jest. Jak ktoś ma jakieś wtyki, to proszę się odezwać. Film, serial ulubiony. Może być taki... Wikingowie. Okej. Okay. Film Zielona Mila. John Coffey. Tak. Muzyka. Muzyka? Powiem szczerze, że lubię każdy rodzaj muzyki. Ale no dosyć najczęściej to słucham hip-hopu czy rapu tam amerykańskiego, ale mówię, i lubię jakiegoś hałsiku posłuchać, okay. I różne inne gatunki. Rock też, także... A kto teraz DJ-em w szatni jest? No właśnie nie mamy DJ-a w szatni, powiem ci. To wyjechałem już nie tylko, że ja ich katowałem, słuchaj... Wiesz, we Włocławku to wiadomo kto był, nie? DJ-a. Szewcu. No. Swoją playlistę miał. Tutaj właśnie kulejemy pod tym względem. Gadaliśmy o Parzyku. Parzyk się pyta właśnie a propos muzyki, o twoje umiejętności DJ-skie z Mundo 71. Taki klubik w Pasażu Niepolda. Dosyć mocno znany. Mm-hmm. Jakie są? No coś tam czasami DJ-owałem. Wjeżdżałeś, ale... dawno i nieprawda, nie? Bo tu Kasta mówi, że on na kasetach kiedyś tak grał chyba na tym. Na... A ty jak? No tradycyjnie. Aha. Na DJ. Tradycyjna DJ-ka. Oh man. Słuchaj, w wolnym czasie co robisz? Hobby masz jakieś? Wiesz co... Lubię, jak mam trochę wolnego czasu, to lubię albo obejrzeć serial, właśnie chcę teraz... Albo trawę skosić. Na PlayStation też lubię grać, wiesz, jestem uzależniony od gier. Także co zawsze teraz biorę... słupiesz? Znaczy tam online jesteś cały czas, to widzę. Jestem. No NBA, FIFA, przeszedłem Hitmana niedawno. Tak? Także no, tego typu rzeczy, nie? To fajno. Hemoglobina. Hemagleba, taka sytuacja. Ja ci później powiem, co masz zrobić. Pana zainteresowanie to nagle mam. Tak. Miki11, taka jakaś ksywka z Instagrama, jak dobrze spisałem. Powiedziałeś to, ale możesz jeszcze raz jemu to odpowiedzieć. Liczy na szczerą odpowiedź. Dlaczego nie grasz w tym sezonie we Włocławku? Szczerą. Dlaczego nie gram? No. Bo nie podpisałem tam kontraktu. No. Okej, okay, tak to ucinamy, nie rozwijamy tego no dalej. Tak. No. I jak reagujesz na brak powołań do kadry? Wspomniałeś. No już dokładnie wspomniałem. Mam nadzieję, że w końcu przyjdzie to powołanie i dostanę szansę się pokazania, czy to w sparingu, czy w oficjalnym meczu. Najlepszy zawodnik w polskiej lidze, przeciw któremu grałeś? Już co, nie wiem. Van Wielu, no miałem, wydaje mi się, że dwóch najlepszych graczy na mojej pozycji. Almeida, Hosley. Także, no nie wiem, tak bym odpowiedział, bo tak teraz nie przypominam sobie, czy ktoś tam mi bardziej utkwił w pamięci z zawodników. Ulubiona drużyna PLK i NBA? PLK, no to jestem sezonowcem, czyli Stelmet. Mhm. NBA, wiesz co, Dallas mi się teraz podoba. Okay. Bo dwóch Europejczyków w podstawowej piątce, fajnie tam... Gierczą, koszą tych starych starych koni. Nie no, śmieję się, no ale sorry, Luka Doncic w wieku 20 lat no, robi masakra, nie? Średnio triple-double 30 na mecz. Także no jestem fanem teraz Dallas Mavericks. A klub w PLK, w którym chciałbyś zagrać jeszcze? Wiesz co, no na pewno chciałbym kiedyś tutaj wrócić. Chciałbym kiedyś tutaj wrócić i... Do Wrocławia, do domu i... No i pograć tutaj, bo w sumie tak na dobrą sprawę to nigdy tutaj nie miałem okazji grać w Ekstraklasie. Wszystko przed tobą. Dużo, to już odpowiedziałeś, dużo ludzi pyta o twój rzut, technikę, ilu trenerów chciało zmienić rzut? Podpowiedzieliśmy dwóch. Czekaj, zapomniałem, trener Mariusz Karol i? Nie pamiętam kto, ale ktoś był jeszcze taki, wiesz? No dobra, nie chcesz powiedzieć kto, niech będzie. Jak wspominasz wspólne mieszkanie z Krzysiem Sulimą? Już wiem, od kogo to pytanie. Od kogo właśnie, bo ja nie mogłem szczaić. No od niego samego chyba, nie? Albo nie, od jego żony. Tak?
No, od Karoliny. Jak wspominam, było no wesoło było. Wtedy miałem 19-20 lat i przez 3 miesiące mieszkałem u Krzysia. No, sympatycznie było, sympatycznie. Dobra, chrapał? Miło wspominam. Nie wiem. Nie no, spał w nocy tego to nie wiem, bo spaliśmy w innych pokojach. Pytanie, grasz, jesteś cały czas w akcji, ale jest takie pytanie, Jean Tabak czy Igor Milicic? Który lepszy? Magic Airball pyta. Taka Magic ksywka. Airball. Magic Airball pyta. To są, wiesz, jak ja... Nie lubię odpowiadać na tego typu dlatego, pytania. Ale zadałem je, bo takie było. No, po sezonie może odpowiem. Miki S6 cytuje, Zyzio rządzi w Zielonej Górze, pozdro. Tam jesteś na chwilę obecną jednym tak, tam. No to miło mi, też pozdrawiam. Dawid Kryniński, nie wiem, czy sobie żarty ktoś ze mnie robi, to chyba jest fryzjer jakiś, bo go sprawdziłem. Jakich kosmetyków używasz do włosów? Jakich kosmetyków używasz? Co to za pytania no, są, ty? No takie są. Niesamowite. No. Ty, no żadnych nie używam kosmetyków do włosów. Czyli na wodę, ślina, woda. Woda, tak, chema, pasta. No. Chema, gleba. A fryzjer ten sam zawsze? Nie, ten sam, w Zielonej tak? Ten sam. No. Gdzie chodzisz? Strzyże mnie kuzynka dziewczyny, także... Aha. Tylko... Czyli w domu nożyczkami jedzie. Nie podam ci nazwy studia, bo no, nawet nie wiem. Jak było w Nowym Jorku z parzykiem? Wspominałeś, chcesz coś dodać jeszcze? To akurat parzyk pytał, zapytał się, jak było w było, Nowym Jorku. No, było rewelacyjnie, słuchaj, no, jedne z lepszych wakacji. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze powtórzymy wspólne wakacje. Nie, no fajnie, wiesz, bo było to połączone i z koszykówką, i z turystyką, rekreacją, no, także. Regeneracją. Regeneracją też, także... Bardzo miło wspominam. Jak tata reagował na widok twojego rzutu za mało lat? Jak miałeś? Mówił ci coś? Jak reagował? Nie, słuchaj, jak widział, że wpada, nie? Że wpada i że to z tym się dobrze czuje, to nawet też nie próbował zmieniać tej techniki. Pytanie od kibica z Zielonej Góry. Jak często siłownia, jak często X-Demon, bo forma kozak? Adagio. No w X-Demonie to tylko raz byłem w tym sezonie, czyli raz na tam 5 miesięcy, tak? To tak trochę słabo bym powiedział, a siłownia to 2 razy w tygodniu. Lubię zrobić siłownię 2 dni przed meczem, wtedy się czuję dobrze fizycznie na meczu. Kowal 07 kojarzysz. Aha. Twój ziom, chyba twój rocznik, tak czy nie? 9-3, on rok młodszy. Rok młodszy. Dlaczego masz takiego bicka? Gdzie jest grad pytań, pod gradobiciem pytań. Dlaczego? Możesz przypiąć lekko. Dużo pierogów jem. Nie no. Bez, ze śmietaną. Nie no, ale a propos tego, bo taka też historia, wiesz, jak złapałem tą kontuzję, to 10 kilo praktycznie przytyłem, jeżeli chodzi o masę mięśniową i wiesz, później wróciłem w następnym sezonie... wiesz, na parkiet i wszyscy, czym się kułeś, nie? Co ty brałeś, nie? Aż tak? Mówili wszyscy, że wiesz, że twierdzisz, że jakieś sterydy brałem. A to wiesz, siłka praktycznie 4-5 razy w tygodniu, basen, też zacząłem się w końcu tak w miarę dobrze odżywiać i no, przybyło mi tej masy mięśniowej, nie? No bo wiesz, wcześniej też byłem taki no, szkieletor, pamiętam, nie? No. Także to zrobiłeś się na kawał, bo wzrostu masz ile? Tak? Jesteś wyższy od taty? Nie, 2-2, 2-3. Ostatnie pytanko, też już wspominałeś, no ale może jeszcze kogoś dodasz. Zapytaj się, od kogo nauczyłeś się cwaniactwa boiskowego? To akurat Kacper Sęk chyba zapytał. To też twój rocznik, czy młodszy był? On jest rok starszy. Rok starszy, okej. Okay. Sęku. Od kogo? No na pewno trochę od taty. I też trochę z samego takiego doświadczenia boiskowego, nie? Ale no głównie mówię, no tych wszystkich takich, tej gry na kontakcie przede wszystkim, to się na podpatrywałem ojca, nie? Okej, okay, czyli podpatrywałem samouk taki, tak zwany. No trochę masz swój własny styl. Zyziu, dziękuję ci bardzo. No, dziękuję. Fajnie było, podobało się? No było fajnie. Oglądałeś jakieś odcinki? Oglądałem. Który ci się podoba najbardziej? No, jakiś dron leciał tutaj. Tak, coś tu lata. No, ten z tobą dzisiaj odpaliłem chwilę, też śmieszne, fajne. Z Zamojem oglądałem. Z Ignarem chwilę. Okej, okay, super. Także
Bardzo fajnie, widać, że dobrze się tutaj też w tym odnajdujesz. Bawię się, dziękuję ci jest bardzo. Jest odzew, że też się podoba wszystkim, także fajnie, 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 że też tutaj jestem częścią tego i no, życzę powodzenia dalej. Nie? Dziękuję bardzo, to mnie motywuje do pracy, mam nadzieję, że pana Adama też. Dokładnie. Będą nowe pomysły, nowe projekty, pozdrawiam. W końcu pana Adama też musisz pokazać, nie? No już nie chcę, trzeba mu dobrze posmarować. Do widzenia, trzymajcie się. Do widzenia, cześć. Wspieramy naszych sportowców. Polskie Zakłady Bukmacherskie PZ Buk.